Jesteśmy na pokazie Paprocki-Brzozowski. Co myślisz o polskich projektantach i co myślisz o tych dwóch panach? Ja w ogóle uwielbiam polskich projektantów. Ja w zasadzie kupuję tylko rzeczy od polskich projektantów. Jestem im wierna, tak jak mojemu mężowi, od 20 lat. Jestem wierna Gosi Baczyńskiej, jestem wierna Ossolińskiemu, jestem wierna Bohoboko, uwielbiam chłopaków. Naprawdę myślę, że w naszych projektantach drzemie siła, nie ma się czego wstydzić. Panie z Radomia mówią, że to bardzo drogie rzeczy, że czasami można Dolce & Gabbana kupić dużo tańszej cenie niż tych polskich projektantów. No na pewno i na pewno można jeszcze wyczytać, że to jest Dolce & Gabbana i mają cekinki. Ja w ogóle uwielbiam minimalizm i prostotę. Chciałabym czasami pokochać rzeczy, które po prostu świecą i błyszczą i tryskają emblematami, logotypami, kolorem, ale to nie jestem ja. W związku z tym pomyślałam sobie, że nie ma co z siebie robić na siłę kogoś, kim się nie jest. Ale rozumiem, że są osoby, które to uwielbiają i Włoszki na przykład, które są temperamentne, mają ciemne włosy, ich jest dużo, to do nich jakoś te cekiny, te napisy pasują, a do naszych Słowian... No tak, bo to inna pogoda, inni ludzie. Ludzie, ale w ogóle oni mają też inną urodę, te dziewczyny mają włosy, one mają biustę, ja mała, drobna. Oj tam. Właśnie jeszcze pociągnę ten temat, bo ty jako aktorka na pewno interesujesz i co tam ci światowi aktorzy grają, co tam w Hollywood piszczy, a jak tak obserwujesz te czerwone dywany, nie nasze, to ktoś cię fascynuje, inspiruje, że tak mówisz, oj, fajna byłaś Angelina Jolie. Ja uwielbiam Kate Blanchett, uwielbiam Tilda Swinton. No nie jestem jakoś tutaj bardzo oryginalna, ale to są dziewczyny, które zawsze są po prostu fantastycznie ubrane, nie są przebrane, więc... No oczywiście Angelina, no to jest Angelina i chciałabym kiedyś tak wyglądać jak Angelina. Ale zasuszka ostatnio, zasuszka. Zasuszka. Bliżej mi jest do Naomi Watts niż do Angeliny. O, dobra, King Kong, dobra. To dobre, oj, zaskoczyłaś mnie, ale masz rację, idealnie.